Hejo, hejo! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia. Chociaż nagrywamy to w Wigilię. Kochani, właśnie skończyliśmy ucztę, odeszliśmy od wigilijnego stołu, więc możemy już spokojnie sobie tam guziczek odpiąć jeden, żeby tam wszystko nam się lepiej tam wylało i w ogóle, żeby było troszkę swobodniej. Usiedliśmy sobie tutaj przy ławie, no bo chcielibyśmy się z Wami podzielić taką naszą malutką tradycją, którą od wielu lat już z Edytką, nie? Stosujemy, tak? Kochani. No bo tradycja to jest coś ekstra, prawda, Edytka? Ekstradycja. Dokładnie. Kochani, zawsze po wieczerzy wigilijnej siadamy sobie na spokojnie już tak, żeby odpocząć. I co mamy, Edytko? Kartkę. Długopis. Nożyczki. I kopertę. I taśma klejąca. A dlaczego? Ponieważ, kochani, co roku w Wigilię siadamy sobie i na czystej kartce zapisujemy sobie nasze plany, nasze marzenia, nasze cele na przyszły rok. Na przyszły rok zapisujemy sobie to na karteczce, potem sobie to składamy. Wkładamy do koperty, kopertę zawijamy taśmą mocno, żeby... Nie można było tego otworzyć. Długopis jest po to, żeby podpisać kopertę, no nożyczki, żeby wiadomo obciąć. No, co to będę tłumaczył? I kochani, ta koperta zalakowana leży sobie w szufladzie calutki rok. Calutki rok, no i za rok... Przy kolejnej Wigilii, przy kolejnych świętach to samo. Bierzemy kartkę, ale zanim napiszemy te plany na przyszły rok, tak, sprawdzamy, cośmy takiego napisali rok wcześniej. No i właśnie, bo kochani... Bo się nie pamięta. Tutaj mamy kopertę podpisaną. Otworzyć w Wigilię 2023. Jest zaklejona taśmą właśnie dookoła. I kochani, no chcielibyśmy razem z Wami ją otworzyć i sprawdzić, cośmy tam takiego ciekawego wypisali. O czym myśmy sobie marzyli, jakie mieliśmy plany, cele na ten rok, jak to wyglądało, no i jak wyszła realizacja tego wszystkiego. Dlatego, ponieważ jesteście nam bardzo, bardzo bliscy, chcielibyśmy to zrobić razem z Wami. No ja jestem ciekawy, co byśmy tam wypisali. No na pewno jest coś o zdrowiu, na pewno jest coś o oszczędnościach, na pewno coś związanego z kanałem, jakieś marzenia. No nie wiem, cośmy tam wymyślili. Jesteście ciekawi? No to Edytko, otwieraj. Otwieraj, bo Ty jesteś specjalistka w otwieraniu paciuszek, nie paciuszek, liścików, więc zobaczymy. Ile tam w ogóle jest pozycji? Ja nie mam zielonego pojęcia. Uwaga. Uwaga. Plany na rok 2023. Kochani, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pozycji. Pozycji. 7 pozycji. Plany na rok 2023. Nie wiem, czy no napiszę, no przeczytam Wam tak, jak jest napisane tutaj początku, od pierwszej kreseczki. Wakacje, Hiszpania. I jest, słuchajcie, znak zapytania. No i udało nam się. Udało nam się, kochani, być na wakacjach w Hiszpanii u Anetki. Tak, którą pozdrawiamy. Bardzo cieplutko pozdrawiamy. Bogdana również, całą rodzinkę. Weronikę, no wszystkich tam w Hiszpanii naprawdę ściskamy, dziękujemy za fantastyczne wakacje, fantastyczne przyjęcie, coś niesamowitego, ogromna przygoda. Tak. Pierwszy raz byliśmy w Hiszpanii, mamy nadzieję, że nie ostatni, ale naprawdę coś niesamowitego. I pierwsze pozycje mamy wakacje w Hiszpanii, czyli możemy sobie, Edytko, daj... No nie wykreślić, tylko... Odhaczyć. Tak jest. Ptaszka zrobić. Robimy ptaszka, kochani. Druga pozycja, zdrowie. Kochani, zdrowie, chociaż no to powinno być na pierwszym miejscu, ale zdrowie zawsze wypisujemy, bo chcielibyśmy, aby cała nasza rodzinka była
zdrowa, żeby się nic złego nie działo. Wam również życzymy zawsze zdrówka przede wszystkim, wszystkiego co najlepsze, ale tutaj w naszych planach też zapisaliśmy sobie, że zdrowie, żebyśmy byli zdrowi. No i też, kochani, no bo poza tym małym takim przeziębieniem, takim wiruskiem, który no krążył coś tam kilka dni, odpukać, wszystko jest w porządku. Dokładnie. Więc zdrowie możemy też odhaczyć super answer. Wiki na drugim roku studiów. Super sprawa, Wiktoria jest na drugim roku studiów. Zdała pierwszy rok superancko, teraz już prawie połowa drugiego roku. No i jest, także też, kochani, słuchajcie, zdrowie, ale też chcielibyśmy, aby nasza córeczka no, kształciła się, żeby wszystko jej się układało, to co sobie też zamarzy, zaplanuje. No i tutaj też się cieszymy, że jeżeli chodzi o drugi rok studiów Wiktorii, też możemy dać ptaszeczka. Tutaj mamy, kochani, teraz tak, działalność gospodarcza dobrze prosperująca. No bo jak niektórzy wiedzą, większość pewnie wie, od początku roku założyliśmy działalność gospodarczą, no i jakoś nam się wiedzie. Dajemy sobie radę, choć przez 3 miesiące byliśmy na minusie. Tutaj to też się wiąże z tym, że z kolejnym punktem, zaraz Wam powiem, przeczytam. Działalność gospodarcza dobrze prosperująca, no układa nam się, nie jest źle, nie, daliśmy sobie radę ten pierwszy rok, więc to zobaczymy jak będzie dalej, więc działalność gospodarcza dobrze prosperująca, nie zbankrutowaliśmy jeszcze, więc możemy dać takiego małego ptaszeczka. Tak jest. Tutaj powiedziałem Wam, że to się wiąże z kolejnym podpunktem, ponieważ teraz przeczytam Wam oszczędności. Oszczędności chcieliśmy zaoszczędzić, kochani, 10 tysięcy złotych. I przypominam, że te plany pisaliśmy w grudniu. Działalność gospodarczą otwieraliśmy w lutym, od początku lutego. No i nie wiedzieliśmy jeszcze, że to będzie takie ciężkie, takie trudne, takie zobowiązujące. Dlatego te oszczędności 10 tysięcy złotych, no to nie mamy. Musimy sobie minusik malutki dać, kreseczkę. Natomiast jak już tak jesteśmy przy tych pieniądzach i w ogóle przy tej działalności, no to jak wspomniałem, 3 miesiące byliśmy na minusie. Nie udało nam się po prostu budżetu spiąć. No bywa i tak. Z targów staroci i z kanału. Natomiast pozostałe były na lekkim plusie, więc ogólnie rok kończymy na plusiku, niedużym, natomiast no 10 tysięcy złotych nie udało nam się zaoszczędzić. To jest tutaj pierwszy minusik. Dobra. Kochani, jakieś złoto. W sensie takim, że chcieliśmy, marzyliśmy, aby na śmietnikowym spacerku znaleźć jakieś złoto, czy pierścioneczek, czy kolczyki, czy łańcuszek, czy cokolwiek. Niestety nie udało nam się. Srebro znajdywaliśmy, natomiast złota jeszcze nie. I jeżeli tylko... Przepraszam, bo mi się cały czas czuję kolację wigilijną. Jeżeli tylko znajdziemy pierwsze złoto na śmietnikowym spacerku, oczywiście Wam powiemy, oczywiście się pochwalimy, bo to też będzie dla nas coś spektakularnego, to będzie też coś dla nas wielkiego, no coś niespotykanego. Dlatego tutaj przy złocie musimy też dać minusik. Chociaż wiemy, że wiele osób, które chodzi po śmietniczkach, robi sobie spacerki, znalazło czy właśnie jakiś pierścionek, kolczyki, czy jakiś zawieszkę, czy jakiś łańcuszek. Także gratulujemy wszystkim. No my jeszcze nie, ale cały czas jest to w naszych marzeniach, planach, więc myślę, że to, aby znaleźć jakieś złoto na śmietnikowym spacerku, na śmietniku, na pewno sobie przeniesiemy na te plany, które sobie zapiszemy dzisiaj. No i kochani, ostatnia pozycja to jest 10 tysięcy
subskrypcji. 10 tysięcy subskrypcji, już możemy sobie wielkiego ptaka, wielkiego, gigantycznego ptaka, jaszczębia, możemy sobie tutaj zaznaczyć. No bo jak dobrze widzicie, subskrypcji mamy 12 342, coś takiego. 12 342 subskrypcje. Jest to dla nas ogromne osiągnięcie. Dziękujemy za każdą subskrypcję. Dziękujemy wszystkim subskrybentom. Polecamy się oczywiście. Jeżeli ktoś chce, no to bardzo prosimy o subskrypcję. Naprawdę to też nas motywuje, bo my widzimy, jak nam te statystyki rosną, jak to wszystko się rozwija. Jesteśmy też, słuchajcie, podekscytowani. Cieszymy się i to daje nam takiego kopa do dalszego działania, że toś to się, kochani. Także jeżeli chodzi o nasze plany na rok 2023, na 7 pozycji mamy 5 ptaszków i 2 minusy. No, dwa minusy są przy oszczędnościach i przy znalezieniu złota na śmietnikowym spacerku. A tak, wszystko udało nam się zrealizować. Wakacje w Hiszpanii, zdrowie, żebyśmy byli zdrowi, Wiki na drugim roku studiów, żeby dobrze prosperowała działalność gospodarcza, no i 10 tysięcy subskrypcji. Uważamy rok 2023 za bardzo udany, naprawdę, i mamy nadzieję, że dla Was również był udany, że to, co sobie zaplanowaliście, zamarzyliście, jakieś cele mieliście, że wszystko Wam się spełniło, bo naprawdę fajnie jest, jak wiecie, jak się udaje. Wiadomo, no, w życiu różnie jest. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, dlatego ta nasza nazwa kanału Co Dzień Przyniesie. Nigdy nie wiadomo. Może być tak, ale kochani, zawsze zdrowie najważniejsze, zawsze będziemy wszystkim życzyć jak najlepiej, żeby Wam się wiodło, żebyście byli szczęśliwi, żebyście mieli u boku kogoś, kogo kochacie, kogo, na kogo możecie liczyć, kogo sami wspieracie. Także naprawdę, jeżeli chodzi o te nasze plany, jesteśmy mega zadowoleni. Zadowoleni. Ale jeżeli Wy robicie podobnie jak my, też może macie taki sposób. Niekoniecznie na kartce spisywać. Może coś, jak inaczej to u Was wygląda, ale założenie jest takie samo. Aby coś sobie, jakiś cel i do tego celu dążyć, to piszcie nam w komentarzach, jak to u Was wygląda. Czy też udało Wam się coś zrealizować, te cele, marzenia, plany, jakie macie następne. No zobaczymy. Wszystkim, kochani, życzymy jak najlepiej. Wszystkim życzymy, aby te Wasze marzenia, plany się spełniły, ziściły, ale przede wszystkim, kochani, dużo, dużo zdrowia. Bo jak będzie zdrowie, no to reszta... Reszta się poukłada, kochani. Także to jest to. My teraz, kochani, zaczniemy pisać na tej czystej kartce kolejne plany. No i być może, jak Wam się spodobał ten filmik, za rok zobaczymy się znowu przy tej ławie. Znowu z guziczkiem poluzowanym po kolacji wigilijnej. No i zobaczycie, co napisaliśmy teraz, te nasze życzenia. Co się sprawdziło. No i co się sprawdziło. Kochani, niech Wam się wszystko sprawdzi raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękujemy za wszystkie łapeczki, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie miłe, ciepłe słowa. Jesteście przecudowni. Dziękujemy, kochani, za wszystko. Pozdrawiamy i oczywiście do następnego. Pa, pa. Pa.